Witam na kanale Złotych 100 Dzisiejszym banknotem będzie banknot z nominałem 500zł Z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki Banknot ten został wprowadzony do obiegu w 1974 Jako pierwszy banknot późnego PRL W roku 1974 było 24 serie W roku 1976 15 serii W 1979 24 i w 82,88, co daje nam razem 151 serii banknotów. W kolorze zielonym są serii banknotów, których nie udało mi się znaleźć na aukcjach w Stanach Bankowych, więc ceny nie podaję tych banknotów, na pewno będzie wysoka. W kolorze czerwonym. Są to rzadkie serie tego nominału, a w kolorze żółtym są to serie, jakie zostały użyte przez Narodowy Bank Polski w albumie z roku 2015. 19 banknotów nie udało mi się znaleźć. Ceny, oczywiście, mogą być wyższe. Jeśli banknot posiada specjalne numery, lub banknot został oddany do gradingu ceny przedstawione w tych tabelach są to ceny za banknoty w stanach bankowych UNC jak ten banknot tutaj bez zagięć wszystkie rogi bez zabrudzeń nie był w obiegu. Z lewej strony możecie zobaczyć przykładowe ceny za wszystkie serie danego rocznika. Podsumowanie za wszystkie banknoty, wszystkie serie. Jak na razie najrzadszą serią jest seria A AA również AF AE E y, AZ Wszystkie te banknoty są powyżej 300 zł Pierwsza seria rocznika 82 CD Mam nadzieję, że według tych tabel będziecie mogli Wycenić banknoty, jakie posiadacie. Jeśli przydał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Dzięki wielkie za subskrybowanie mojego kanału. Na kanale znajdziecie dużo więcej informacji na temat banknotów, banknotów polskich ze świata. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia w następnych filmach.